Najlepszy notatnik cyfrowy to? No właśnie, odpowiedź dostałem od Was, od moich widzów. Mamy ranking na bazie Waszej ankiety. Moją rolą dzisiaj jest już tylko i wyłącznie zaprezentować Wam wyniki tej ankiety. Nazywam się Bernard Fruga, a to jest ten kanał, gdzie zawsze dzieje się coś ciekawego w obszarze ogarniania takiej cyfrowej dżungli. Jak zwykle w opisie znajdziesz linki do tych urządzeń, o których dzisiaj mówimy. Ranking zawiera 5 pozycji. Podczas omawiania każdej z tych pozycji, to tutaj na karcie w prawym górnym rogu wyświetlę link do filmu, który mówi o danym urządzeniu. No bo kiedyś tam zawsze na moim kanale coś o którymś z tych urządzeń już było. Wyniki, oczywiście, mamy na dzień dzisiejszy, czyli na moment nagrywania tego filmu. Pewno, gdy spojrzysz na ten ranking, na tą ankietę w jakimś innym czasie, może będą troszkę inne wskaźniki procentowe, aczkolwiek nie oczekuję tutaj rewolucji, jeśli chodzi o sekwencję. No to zaczynamy. Jedziemy od dołu, czyli. Pozycja piąta. 8%. Tylu widzów, czyli 8% na 100 uznało, że to nie books, to nie Remarkable, to nie iPad nadaje się do notowania, natomiast do tego nadaje się jakieś inne, niszowe rozwiązanie. Prawdopodobnie w tej grupie są użytkownicy Samsungów, albo Note, czy jakichś innych urządzeń, które dobrze im służą, natomiast nie przebiły się gdzieś do mainstreamu, jeśli chodzi o popularność. 13% radzi sięgnąć po Remarkable. Możecie zdziwić, że jest tak stosunkowo niska pozycja urządzenia, które stanowi, ja myślę, się można to dopowiedzieć, taki niedościgły wzór w odzorowaniu pisania łówkiem po papierze. No tak, tylko że jest to wspaniałe urządzenie o bardzo ograniczonej funkcjonalności. Można powiedzieć, że to wynalazek dla zamożnego klienta, który kupuje sobie gadżet tylko i wyłącznie do odręcznych notatek. 15% odradza nam w ogóle odchodzenia od tradycyjnego papieru i mówi: notuj na papierze. Nic nie zastąpi tego wrażenia, gdy piórem, długopisem, czy ołówkiem jedziesz po kartce papieru. Przypuszczam, że w tej grupie mogą być też miłośnicy różnych gadżetów papierowych, takich jak multiplaner, czy inne notesy, które ułatwiają nam funkcjonowanie także w tym świecie zamieszania cyfrowego. 21% moich widzów lubi pisać odręcznie na Onyx Books czy na Note, czy na R czy na jakichś innych urządzeniach ze stajni Onyx, czyli tych, które budują swoje notatniki na systemie androidowym. No i ja myślę, że ta dużo większa popularność Books od Remarkable właśnie wynika z Androida dlatego że możemy sobie instalować aplikacje, które pomagają nam czy w pracach biurowych, czy w korzystaniu z publikacji elektronicznych. To jest moim zdaniem ogromna przewaga tych narzędzi Onyx Books nad Remarkable. Natomiast gdyby nawet tak połączyć tą grupę zwolenników Booksa z grupą Remarkable, to i tak taka zjednoczona grupa zostaje w tyle za tymi, którzy mówią iPad. To jest rozwiązanie do notowania. Aż 43% zgłosujących widzów powiedziało, że tablet, Apple jest ich pierwszym wyborem do robienia notatek. Można powiedzieć: no tak, używanie rysika na ekranie iPada zdecydowanie ustępuje. Temu, co znamy z Booksa czy z Remarkable, no, piszemy po szkle, czy jeżeli sobie nakleimy taką folię, która sprawia, że ten uskok tego rosika jest mniejszy, ten, to pisanie jest przyjemniejsze, ale rzecz jasna nie jest aż tak przyjemne jak na Remarkable i na Books, ale moim zdaniem jest akceptowalne. Do robienia notatek na wykładach, na spotkaniach może wystarczyć, natomiast niejako w pakiecie, tym bonusie iPadowym, dostajemy no, porządny kombajn multimedialny. No bo tak, jeżeli ceny są zbliżone, no bo cena Remarkable, Booksa czy iPada są mniej więcej z tej samej półki, no to taki minimalista, który szuka jednego rozwiązania, jednego urządzenia, które zaspokoi większość jego potrzeb cyfrowych, to kupi sobie iPada, zamiast kupować Remarkable i Booksa i zostawać jeszcze z potrzebą kupienia jakichś dodatkowych urządzeń. Ja myślę sobie, że w takim idealnym świecie gadżeciarza, no to masz kilka urządzeń. No i każdy do innego celu, bo masz jakiś notatnik geńkowy, na przykład Remarkable, czy Booksa do odręcznego pisania, masz iPada do multimediów, i masz pewno jeszcze Kindle do tego, żeby sobie czytać książki, no i komputer do jakichś ciężkich prac cyfrowych. Natomiast, jak widać tutaj z wyników ankiety moich widzów, najliczniejsza jest grupa taka, która po prostu chce jednym zakupem załatwić sobie całą gamę tematów. No i tutaj wybór zwykle właśnie idzie w stronę iPada. No to tyle. To tyle, jeśli chodzi o ranking. Myślę, że możecie też ten film zainteresować, którego okładkę tutaj z boku wyświetlam. No i oczywiście, jak zwykle, zapraszam Cię do dyskusji i podziel się swoimi opowieściami o cyfrowym notowaniu, o Twoim notatniku. Papierowym czy niepapierowym, zawsze tutaj w komentarzach na dole jest miejsce dla Ciebie i pogodnie Cię pozdrawiam.